Czas mija. Podobnie jak dni, które mijają jeden po drugim. Porę dnia określić może położenie słońca na niebie. W południe słońce było wysoko, potem zniżyło się. Po zapachu poznajemy porę kolacji. No i trochę też po tym, że jesteśmy coraz bardziej senni. Czas do szkoły! Masz cudzą czapkę! A ty włożyłeś but ojca! Kiedy się spieszymy, czas mija szybko. Ale kiedy wypadnie nam czekać na coś, wtedy czas wlecze się bardzo powoli. W czasie zabawy czas pędzi z szybkością nieprawdopodobną. Czasu nie dogoni nikt, ani najszybszy samochód, ani samolot, chociaż próby ciągle trwają. Sekunda, minuta, godzina. Ludzie umówili się, że będą mierzyć czas tymi właśnie miarami. Pokazuje je zegar. Gruba wskazówka wskazuje godziny. Cienka. Minuty. A najcieńsza sekundy. On chodzi za wolno. Co ty? Za szybko. Za wolno. Za szybko. Za wolno. Za szybko. Za wolno. Za... On nie idzie, a pędzi. Ratunku, tik-tak, ratunku! Dlaczego tik-tak? Żebyś wiedział, że jestem w zegarze. Dziękuję. Słuchaj. Wydaje mi się, że troszeczkę za bardzo rozkręciliśmy. Trzeba go złożyć. A kto złoży? No jak to kto? My! No, tak na oko wygląda w porządku. Tyle, że nie chodzi. No to co? Skąd będziemy wiedzieli, kiedy wyjść do szkoły? Trzeba się zwrócić do fachowca.
Zegary chodzą, więc naprawia je chyba szewc. Ale skąd? Zegar jest z metalu. Kowal może też podkuć, żeby zegarkowi się lepiej chodziło. A może mechanik samochodowy? Tak, 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 tak. Tam tyle kółek w środku. Nie, proszę młodzieży. Zegarki naprawiam ja. Zegarmistrz. Proszę pana, niech pan zaczeka. Tu jeszcze została śrubka. Co to było? Kukułka powiedziała ci dzień dobry. Przepraszam, jak panu idzie? Jakoś. Chyba ktoś tu grzebał w tym zegarku, co? Nie. Mały, wiesz, że ty nie masz oczu, tylko ślepia i włosy grube jak druty? A ty nie masz nosa, tylko nosisko. Szkło powiększające to przedmiot niezbędny w warsztacie zegarmistrza, ponieważ wszystkie narzędzia, którymi posługuje się zegarmistrz, są bardzo precyzyjne. Zegarek składa się z wielu bardzo drobnych i bardzo dokładnie wykonanych części. Proszę pana zegarmistrza, a jeszcze to. Dziękuję wam, panowie. Tyka. My też bardzo dziękujemy.